Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewnym kazaniem, które jest moim flagowym kazaniem. Niestety ze względu na ograniczony czas będę musiał je trochę skrócić, ale musicie wiedzieć, że jest to taki swego rodzaju mój manifest programowy. A tematem tego kazania jest pełnia wolności. I omówimy sobie trzy kwestie, a przynajmniej postaramy się. Pierwsza, czym jest wolność? Druga, jakie są cechy wolnego człowieka? I trzecia, jak społeczeństwo reaguje na wolnego człowieka? Naszą myślą przewodnią, która chcę, żeby już każdy z nas ją pamiętał lub próbował zapamiętać, to, że człowiek wolny to przede wszystkim człowiek zdający sobie sprawę z konsekwencji własnych decyzji i podejmujący te decyzje świadomie. To jest myśl główna tego kazania. Ale od razu się pojawia pytanie, czym jest wolność? Oczywiście, jeśli chcemy mówić o wolności, odczuwać wolność, to musimy przyjąć istnienie czegoś takiego jak wolna wola. Że nawet jeśli człowiek jest ograniczony przez różne czynniki, czy to środowiskowe, czy społeczne, nie na wszystko ma wpływ, to jednak zawsze ma jakiś zakres, w którym może podejmować decyzje. Nawet gdyby kogoś związać i tak, żeby się nie ruszał, żeby tylko oddychał i karmiliby go z procy, to nadal w jego umyśle byłaby ta wolna wola i mógłby chociaż próbować wpływać na to, o czym może myśleć w tym czasie, kiedy jest związany. Ale dzisiaj nie o związaniu, dzisiaj o wolności. Moglibyśmy stwierdzić jednak, że Biblia mówi czasem co innego, że jest brak wolności. Odczytajmy pierwszy list Piotra, rozdział drugi, od 11 do 17 wersetu. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta na niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Właśnie, jako wolni. Choć poprzednie wersety mogły wskazywać, no nie, to chrześcijaństwo to taki jakiś dziwny system filozoficzny, jakiś dziwny styl życia. Trzeba robić to, trzeba robić tamto. Ale nie, nie, ja wam powiem jedno. W chrześcijaństwie nic nie trzeba. Niech nikt wam nigdy nie wmawia, że coś trzeba. Nie. Znaczy czasem coś trzeba. Ale robimy to ze względu na to, że chcemy to zrobić. Bo człowiek wolny to człowiek, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji własnych decyzji i podejmuje świadomie te decyzje. Czym jest wolność według tego świata? Tu wyszczególniłem też takie trzy rzeczy. No to pierwsza, no to takie bardzo niskie rozumienie wolności, anarchia. Już o tym mówiłem na jednym z wykładów. Powiedzenie typu zasady są po to, żeby je łamać. Niektórzy najchętniej odrzuciliby wszystkie zasady i na przykład widzimy to w turystach, którzy po prostu wyrywają się z swojego grajdołka, z swojego kołchozu, gdzie po prostu siedzą po 12 godzin dziennie w pracy, szef nad nimi grzmi i jedzie po prostu jak burą sukę. I oni, kiedy się z tego wyrwą, mają na przykład te 2 tygodnie urlopu, nie?
Oni nie chcą żadnych zasad, oni chcą tej wolności, oni chcą odpocząć. Jest to pewna forma takiej anarchii, zwłaszcza jak popatrzymy, jak turyści potrafią się zachowywać. Jestem z turystycznego regionu, więc no, mógłbym podawać szczegóły. Nie o to chodzi. Drugie jakieś takie pojęcie o wolności to jest ucieczka od rzeczywistości. Na przykład świat wirtualny, fikcję, nałogi. I tutaj jest takie podejście, że prawdziwa wolność to stan umysłu. Ale nie tylko. Niektórzy na przykład uciekają w pracę, żeby zagłuszyć swoje myślenie, że czegoś im w życiu brakuje i po prostu czymś się zająć. Ale przeważnie tak to jest, że jakaś fikcja literacka czy filmowa, świat wirtualny, portale społecznościowe, internet, różne dziwne rzeczy, jakieś nałogi. Bo prawdziwa wolność to stan umysłu. Nie, prawdziwa wolność to jest praktyczna sprawa. I trzecie, bardziej pozytywne podejście do wolności, to mówimy tutaj o walce o wolność. Znamy przykłady z historii naszego kraju i to nie jest tyle walka o jakąś wolność i totalną niezależność i brak zasad, a raczej o samostanowienie, czyli decydowanie o sobie. Decydowanie o sobie jest tą prawdziwą wolnością. Co więc miał na myśli Piotr? Skoro no, przede wszystkim wykazał, że chrześcijanie no, z jednej strony są wolni, a z drugiej strony muszą tyle robić, że czcić króla, przestrzegać prawa, miłować innych, jeszcze Boga się bać. Ale nie w sensie, że to ma być jakiś paraliżujący strach, tylko ma być to bojaźń Boża, taki szacunek. Szacun. A więc, co Piotr miał na myśli? Przede wszystkim Piotr w tym fragmencie wykazał, że chrześcijanie nadal żyją na tym świecie, więc nadal są zależni od wielu czynników i nie są oddzieleni. Są nadal częścią tego wszystkiego. Jakie są cechy wolnego człowieka? Chciałbym wam przeczytać pewien dialog. Zresztą, o, poproszę Wojtka. Proszę Wojtka, żeby to lepiej wyglądało. Chodź do mnie. Muszę przekazać. Ty czytasz niebieskie. Wiecie, to był kiedyś świetny kraj. Nie wiem, co się z nim stało. Każdy się boi, to proste. Nie wpuszczą nas nawet do podrzędnego motelu. Do podrzędnego motelu, kapujesz? Bo się boją się, że podrzdziemy im gardło. Nie boją się was, lecz tego, co uosabiacie. Dla nich uosabiamy tylko kogoś, kto potrzebuje strzyżenia. O nie, jesteście symbolem, reprezentujecie wolność. Przecież każdy chce być wolny. Tak, racja. Każdy by chciał. Mówić o wolności to jedno, a co innego być wolnym? Trudno być wolnym, gdy traktują cię jak towar na rynku. Powiedz komuś, że nie jest wolny, to zabije cię, żeby udowodnić, że się mylisz. Będą ci truć bez końca o wolności jednostki, ale widok wolnego człowieka ich przeraża. Tak, ale nie uciekają ze strachu. Nie, za to stają się niebezpieczni. To jest dialog z filmu pod tytułem Easy Rider. Jeden z najsłynniejszych rock'n'rollowych filmów, będący pewnego rodzaju studium wolności. Kto tutaj rozmawia? Bohaterami tego filmu jest dwóch motocyklistów, którzy akurat w Meksyku zrobili deal narkotykowy, zarobili na tym sporo pieniędzy i chcą spełnić swoje marzenie. Na swoich motorach przejechać w trakcie przez te Stany, z Kalifornii na Florydę bodajże, na jakiś tam słynny festiwal artystyczno-muzyczny. Takie wielkie wydarzenie kulturalne. I co się okazuje? O ile jadąc od Kalifornii są dobrze przyjmowani, na przykład kiedy jeden z nich łapie gumę, to nie ma problemu, żeby gdzieś w jakimś gospodarstwie jakiś rolnik udostępnił narzędzia, żeby on to sobie naprawił, ale im dalej jadą, tym ludzie inaczej na nich patrzą. No bo mają długie włosy, bo to rockmeni.
Jedyna grupa społeczna, która ich od tak przyjmuje, to są hipisi, ale hipisi, jak to hipisi, jeszcze im ten sprezentowali cały galon kwasu. Tak im bardzo pomogli. W pewnym momencie przyłącza się do nich pewien prawnik, alkoholik też, totalnie nałogowiec. Chociaż bardzo, bardzo oczytany, bardzo wykształcony człowiek. I oni zajeżdżają we trzech do jednej knajpy. I tylko siadają, prawda? Jakieś tam młode dziewuchy przed knajpą już tam się pośmiechują. O, że jacy ładni, nie? Że długie kudły, fajnie ubrani, mają motury. Oni wchodzą do tej knajpy, już chcą coś zamówić do jedzenia, że siedzi przy stoliku. Tam wiecie, siedzi szeryf, siedzi paru takich, wiadomo, takich stereotypowych wieśniaków, nie? W koszulach, wiadomo, w kapeluszach to patrzą. Ty, ale małpy. Nie, to też to nie może być, że ktoś taki po naszym mieście łaził, takie brudasy i w ogóle. No jak oni wyglądają, nie? O, ten ma niby wąs, ale ma dwie kury, to może jest kobieta z wąsami, nie? Takie teksty tam lecą. I już ma dojść, wiadomo, do rozruby, ale głównie bohaterowi chcą się wycofać. I to robią. I po prostu stamtąd uciekają. I później przy ognisku, bo nigdzie nawet ich do motelu nie chcą wpuścić ze względu na ich wygląd, ze względu na to, że są rockmanami, a wiecie, to są jeszcze lata 60. I właśnie wychodzi ten dialog. Kiedy słuchaliście tego dialogu, kim jest wolny człowiek, to czy ktoś wam przyszedł na myśl? Na pewno nic, nikt. Ja wam powiem, kiedy ja pierwszy raz oglądałem ten film i usłyszałem ten dialog, to od razu automatycznie pomyślałem o samym Jezusie Chrystusie. No bo przeczytam jeszcze jedną wypowiedź. Przecież każdy chce być wolny. Tak, racja, każdy by chciał. Mówić o wolności to jedno, a co innego być wolnym. Trudno być wolnym, gdy traktują cię jak towar na rynku. Powiedz komuś, że nie jest wolny, to zabije cię, żeby udowodnić, że się mylisz. Będą ci truć bez końca o wolności jednostki, ale widok wolnego człowieka ich przeraża. Tak, ale nie uciekają ze strachu. Nie, za to stają się niebezpieczni. Czy teraz już widzicie w tym Chrystusa, że tak to nazwę? Jeśli jeszcze nie, to otwórzmy, przeczytajmy fragment, który już był czytany z tego miejsca w ostatnich dniach, z Ewangelii Łukasza, z 4 rozdziału od 16 do 20 wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. I to będzie dla nas najważniejsze. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I co ci ludzie w Nazarecie chcieli zrobić ze synem? Chcieli go zabić, bo zobaczyli wolnego człowieka, prawdziwie wolnego człowieka. Człowieka, który nie wyznawał jakiejś anarchii, ale człowieka, który podejmował decyzje świadomie i ponosił ich konsekwencje. Taki jest nasz Pan, taki jest Jezus. Prawdziwy, wolny człowiek. Dlaczego tak Żydzi bardzo chcieli pozbyć się Jezusa? Dlaczego uczeni w piśmie i faryzeusze tak bardzo chcieli? Bo On im burzył ten budowany przez setki lat porządek. A jak to może być? Nasi przodkowie te zasady budowali. Włosy na polu. No właśnie. No bo jak to teraz można mówić, że nie gotuj koźlęcia w mleku jego matki? Co prawda nikt z nas już od tysiąca lat nie wie, o co tu chodzi, ale będziemy to praktykować, bo tak jest prawo. A tu przychodzi nam człowiek, który mówi o wolności. Mówi o tym, że każdy człowiek może mieć osobistą relację z Bogiem, nie? To jeśli każdy człowiek może mieć osobistą relację z Bogiem, to przecież według tego to my jesteśmy.
jesteśmy do tego ciemnego, tępego ludu niepotrzebni. Ale te głosy. No właśnie, ale te głosy, nie? No. Dokładnie, dokładnie. Wróćmy na chwilę do fragmentu z drugiego listu Piotra. Nie, z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału. Dobrze, dobrze. I te wersety od 15 do 17. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. W innych fragmentach swoich listów Piotr, a także Juda w swoim liście, podają taki obraz, że jest wielu ludzi, nawet w kościele, a nawet zwłaszcza, którzy z tej wolności uczynili rozpustę. Słuchajcie, Kościół istniał ile? Ze 30 lat? Nawet nie? A to już się pojawili ludzie, którzy jak usłyszeli, że wolność, to już sobie pomyśleli, o, no to teraz możemy robić co chcemy, nie? O, tutaj nie musimy już przestrzegać tego dziwnego prawa. O, no to teraz hula i dusza, piekła nie ma. Ale Piotr tutaj pisze, nie o to chodzi, to nie jest prawdziwa wolność. Człowiek wolny to przede wszystkim człowiek zdający sobie sprawę z konsekwencji własnych decyzji i podejmujący decyzję świadomie. Nasza wolność tak naprawdę objawia się tym, że dobrowolnie idziemy za Chrystusem. Podkreślam, dobrowolnie idziemy za Chrystusem, całkowicie Mu się poddając, jednocześnie uwalniając się w ten sposób od lęku przed śmiercią i tego, co przyniesie następny dzień. Bo nawet gdyby nasze życie miało się zakończyć następnego dnia, albo nawet tego, a żyjemy z Chrystusem, to niewielką szkodę ponosimy. Bo to, co przemijalne i tak kiedyś przeminie, a my idziemy do wiekuistej, nieprzemijalnej chwały. Do rzeczywistości, której może tutaj na ziemi umysłem nie do końca jesteśmy w stanie ogarnąć. Ale możemy to przyjąć przez wiarę i jest to ta nasza decyzja, której konsekwencje możemy z radością ponosić, bo jesteśmy ludźmi wolnymi. Kolejny przykład i już taki jakby końcowy. Bo reakcje społeczeństwa, kiedy widzą wolnych ludzi, to teraz możecie sobie wyobrazić. Wyjdziecie jako wolni ludzie na miasto, zaczniecie mówić o prawdziwej wolności, to nie zdziwcie się, jeśli będą was wyganiać, będą się z was śmiać. Ale jestem przekonany, że nie wszyscy. Bo wielu ludzi szuka tej prawdziwej wolności i widzi, że fikcja, czy rzeczywistość wirtualna, czy Facebook nie daje tej satysfakcji z życia. Kłosy też nie dają satysfakcji, bo zawsze czegoś brakuje. I tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzielibyśmy sobie teraz, no, taki sztandarowy przykład, Jezus, wolność, te sprawy. No jak to, nie? No przecież to był Jezus, no gdzie nam do Jezusa? No to podamy sobie inny przykład. Niektórzy z nas wiedzą, a teraz będą wiedzieć wszyscy, że apostoł Paweł większość swojej służby spędził będąc uwięzionym. Może nie siedział akurat cały czas w jakiejś celi, w jakimś więzieniu, ale na przykład w czymś takim, co się nazywało areszt domowy. Czyli było wynajęte mieszkanie, które zresztą, musiał sobie sam wynająć w oczekiwaniu na proces. I po prostu był cały czas skuty kajdanem, no i cały czas miał jakiegoś gwardzistę albo innego żołnierza, strażnika, który go pilnował. Zawsze miał obstawę i musiał siedzieć w jednym mieszkaniu, ale chwała Bogu, to nie było tak, że ludzie Pawła nie mogli odwiedzać, mimo że był w areszcie. Zresztą strażnicy się co jakiś czas zmieniali, no wyobrażacie sobie siedzieć cały czas, pilnować apostoła Pawła i z nim nie zamienić słowa, no to niemożliwe, nie? No to później się okazało, że wielu właśnie żołnierzy w samym Rzymie jest nawróconych nawet w gwardii pretoriańskiej. No bo Paweł, mimo że uwięziony,
To mało tego, że uwięziony. On sam siebie wydał na to uwięzienie. On mógł się wymigać od tego wszystkiego, ale nie. Kiedy Żydzi chcieli go zniszczyć, on odwołał się do cesarza. Akurat do cesarza Nerona. A że Neron miał inne sprawy na łbie, głównie chodziło o imprezowanie, no to biurokracja trochę stała, a spraw było bardzo dużo załatwienia, no i to się przedłużało, prawda? Ale powiem wam jedno, jako że Paweł wiedział, na co się pisze, miał w tym objawienie i nie tylko on, bo i Kościół, byli prorocy, którzy też o tym mówili, że Pawle, jeśli teraz pojedziesz do Jerozolimy, to cię schwytają więżą. A Paweł na to, dobrze, to jest to. To jest to, to mi da okazję głosić Ewangelię tam, gdzie jeszcze nikt z nas nie głosił. Zresztą kilka listów jego, które mamy w Nowym Testamencie, to są tak zwane listy więzienne, czyli właśnie napisane w okresie uwięzienia. I powiem wam szczerze, jeśli ktoś w tamtych czasach mógł się nazwać wolnym człowiekiem, to ten uwięziony, wręcz ubezwłasnowolniony chwilami Paweł. Dlaczego? Bo był człowiekiem, który podejmował decyzje świadomie, zdawał sobie sprawę z ich konsekwencjami, a mimo to się tego nie bał. I chciałbym, żebyśmy odczytali słowa Pawła z listu do Filipian. Z trzeciego rozdziału bardzo słynne słowa, też przytaczane w niedzielę na nabożeństwie. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na kłosach, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Panie i panowie, oto wolny człowiek. Przez swoją wolność prześladowany. Ale to jest też wzorzec, do którego dążymy. Więc jeśli czegoś wam mogę życzyć na tej społeczności, to to, żebyście byli takimi wolnymi ludźmi.